W rewanżowym meczu rozegranym w hali Miejskiego Domu Sportu w Tarnowie Mościcach drużyna seniorów MUX 18-11 zwyciężyła, pokonując MKS Gorlice 18 punktami. Pierwsze 10 minut było bardzo zacięte. Zakończyło się prowadzeniem 25-23. Druga kwarta to gra MUX-u i po 20 minutach na tablicy widniał wynik 57-45 dla gospodarzy. Bardzo dobry był początek czwartej kwarty w wykonaniu seniorów, który przez 4 pierwsze minuty ostatniej kwarty zdobywa 13 punktów, nie tracąc żadnego przesądza o końcowym sukcesie 102-83. Spotkały się dwa doświadczone zespoły dzisiaj, czyli my i MKS Gorlice, tak, z rutynowymi zawodnikami Wojtkiem Rykałem i Przemkiem Cyganem. Wiedziałem, że to będzie ciężki mecz, no bo to oni tak grają. Grają mądrą koszykówkę, wszystko konsekwentnie wykorzystują. Jak będzie, nie będzie nam wpadać, to, no to będzie problem. Nam na szczęście wpadało, ale problem tak troszkę był, tak, bo chociaż żebyśmy od początku ten wynik kontrolowali, bo tam w pewnym momencie odskoczyliśmy na 10 punktów i tak dochodzi, nas byśmy odskakiwali, dochodzi i odskakiwali, ale no był to ciężki mecz, tak. Dzisiaj graliśmy również bez ważnych zawodników, tak, czyli bez Dawida Chrzeszczyka i Daniela Stawowskiego, który wraca do nas po przerwie. Jak oni wrócą, myślę, że to wszystko się będzie fajnie układało. W następnym meczu seniorzy zmierzą się 25 lutego w Wieliczce z Regisem.